chyba znacie już moją odpowiedź, gdzie jest Clark, nie? Musimy się kompletnie cofnąć do tego. Do tej windy, która nas na dół zabiera. Kurde, jednak to jest wada Revolution, że w tej gierce łatwo się można zgubić. Mimo, że niby wiesz co i jak, to jednak kurde dalej wychodzisz na takiego ćwierć mózga. Więc szukamy, w poszukiwaniu Clarka. Tak nazwę ten odcinek, jeżeli wyjdzie z tego jakaś część. A na pewno wyjdzie. No to jest, jestem tego pewien wręcz. A więc, moi kochani, Clark jest tutaj na dole. A przynajmniej powinien być. O, jest. Widzicie? Rayman, follow me and I'll open a path to the next mask for you. But watch out! I've heard the pirates are preparing an attack. No, i już się zaczyna ta najtrudniejsza sekwencja gry. I najnudniejsza zarazem. Nikt normalny tej sekwencji nie lubi. Uwierzcie mi, jeżeli ktoś grał w Revolution, to każdy hejci tę sekwencję. Bo to jest taki czasozapychacz, że to jest szok. Po prostu wszystko polega na tym, że musimy atakować robopiratów właśnie w taki, a nie w inny sposób. I to jest na tyle nudne, że ja myślę, że najlepszym sposobem będzie po prostu wam zedytowanie tego. No sorry, no ale ja wolę wam zaoszczędzić, powiedzmy, waszego czasu. Bo to jest po prostu jedna z najnudniejszych rzeczy, jaka kiedykolwiek mogła się wydarzyć. Tak więc widzimy się po tym incydencie. Albo w sumie wiecie co, niech sobie chwilę ta muzyka poleci, bo to jest ekskluzywna muzyka, która nie była w ogóle w Raymanie 2, więc... Teraz mogę w sumie zrobić edyt. Wy sobie chwilę posłuchajcie i zaraz będzie edyt. A tutaj będziemy mieli konfrontację tak naprawdę z każdym możliwym piratem, z którym już walczyliśmy, czyli z zielonym, czerwonym, fioletowym i chyba nawet żółci też będą. Z tego co pamiętam. Każdy rodzaj będzie. Nareszcie. Moi drodzy, jakie to było, jaka to była męczarnia, to jest naprawdę kurde... Ciężko to jest nawet słowami powiedzieć. Normalnie mi aż kciuk zaczyna boleć od tego naparzania kwadratem. Ja rozumiem, okej, chcieli coś pokazać nowego, ale to troszeczkę chyba wyszło im za bardzo spod kontroli, tak mi się wydaje. Dobra, i gdzie my teraz jesteśmy? To jest nowa sekwencja, to już jest ostatnia, trzecia sekwencja tego. Naszego hubu. Dobra, co tu mamy? A, możemy sobie balonem polatać, okej. Więc teraz będziemy szukali urwiska i tego sklepienia. Tak, sklepienie? Nie, to nie było sklepienie. Jaskinie echa. No. Jaskinie echa, a nie sklepienie. Co ja kurde gadam? A, tutaj Lee jest. O, mamy roller coaster jeszcze. A, to jest ta właśnie sekwencja z tego, ze szczytu świata, więc zobaczymy w ogóle na czym polega tamta minigierka. Znaczy ja wiem na czym polega, dlatego sobie przypomnimy. Szczyt świata, jeden z gorszych poziomów. Więc jakaś pozostałość po nim pozostanie teraz tutaj.
8 na 20. To się w ogóle zapisuje? Chyba nie. Jo, nie zapisuje się. No dobra, no to teraz ja się skupię i będę to na spokojnie robił. Muzyka oczywiście jest również wzięta z Szczytu Świata. Tutaj uwaga na robopirata, bo on se strzela. A warto jego unikać. I teraz mamy znowu sekwencję z omijaniem. Dobra, mamy wszystko. Te challenge są w ogóle bez sensu, bo one ci tylko energię ładują. Pch. Gardzę takimi challenge'ami. To już mamy zaliczone. To już mamy zaliczone. Waterski challenge. Tego nie robiliśmy. Waterski challenge. Albo waterski. Nie wiem, jak to się kurde wymawia. Poprawnie. No ale to jest znowu ta sekwencja z samym. Ty, jaka muza tutaj wleciała, lol. No i gituwa. Jesteśmy bardzo szybcy, nie? Świetnie, po prostu. Co z tego, że ja trochę na power robiłem i na tyle wolno, że... No nie powinienem, że tak powiem, dostać tych pogratulowań. Tych gratulacji od Lee. Zobaczmy, czy jest jeszcze jakaś inna minigierka, której nie udało nam się zaliczyć lub po prostu ją pominęliśmy przypadkowo. To mamy zaliczone, to mamy zaliczone, to mamy zaliczone, to mamy zaliczone. Tego jeszcze nie mamy, tego nie mamy, tego nie mamy i tego nie mamy. Czyli nie mamy kolejnych czterech minigierek. Okej, czyli wiemy, na czym stoimy. Mamy połowę minigierek Lee zaliczonych. Przynajmniej tyle dobrze. Dobra, gdzie teraz są jaskinie echa? Lava Sanctuary. Nie, do Lava Sanctuary nie chcemy jeszcze iść. Tu w ogóle ciekawy ten hub wygląda, muszę przyznać. Tutaj możemy iść już do jaskini echa, ale ja jeszcze nie chcę iść tutaj, bo wolę sobie lumki pozbierać, skoro już tutaj jestem. Pirate Mines. Heh, nie ze mną te numery. W ogóle zauważył, że mamy o wiele więcej życia niż ten, niż zwykle.
Czy mi się wydaje? Nie, no mamy o wiele więcej życia. Li nam tutaj ten pasek przedłużyła. Fajnie. Fajnie, fajnie, nie powiem, że nie. Dobra, to może już skupmy się wtedy na tym. Chociaż korci mnie cały czas zbieranie tych lumków. Dobra, zbierzmy. Bo ja będę o tym pieprzył później i będę pieprzył, że jak to ja nie zabrałem tych lumków. Jak ja mogłem tak uczynić w ogóle. Dobra, tego jednego w sumie chyba sobie odpuścimy już, bo on jest tam dosyć wysoko, a mi, szczerze powiedziawszy, wspinać się za bardzo nie chce. Chociaż... Dobra, niech będzie. Jestem niezdecydowany strasznie dzisiaj. Gdzie on w ogóle był, bo ja nawet nie mogłem go zlokalizować. Dobra. Teraz mamy wszystko, więc możemy sobie stąd już iść. O, ten widzę, że z rakietkami już tutaj chce we mnie naparzać. Już się nie mogę zdecydować, który jest gorszy. Czy ten, co wysyła rakietki, czy ten, co zieje ogniem. Rayman, to neutralize the lasers, you need to know how to do the rain dance. Only Globox and his children can give you this power. Aha, czyli tylko Globox i jego dzieci mają moc tańca deszczu. Okej. Okay. Spoko, Murphy, ty wiesz jak zwykle wszystko najlepiej. Dobra, to gdzie my mamy teraz iść? Idziemy tędy do jaskini Echa. No i gdzie jest to przejście? Czyli wygląda na to, że musimy chyba tutaj iść. I zobaczymy, gdzie to nas teraz zaprowadzi. Aha, dobra, ten poziom teraz robimy. Nie wiem, czy w ogóle powinienem go teraz robić, ale wydaje mi się, że on powinien być na samym końcu robiony. Ale okej, skoro już go zaczęliśmy teraz, no to zacznijmy go teraz. Ta, to jest... O nie, to jest teraz ta sekwencja. O nie, to będzie teraz sekwencja z tą, z Aglet. O Boże. My babies, my babies. It's horrible. The pirates have taken all of my babies. Hello? They've imprisoned them in cages and in the mines. My darling Globox tried to stop them. Ty do mnie dzwoniłaś pierwsza. But the pirates have captured him too. No. No jeszcze z pół godzinki. Pa. And they've taken him to their prison ship.
Hey, with this, I can get all the way to the mines. Don't cry, Uglet. I'll bring your babies back.